Witam Państwa serdecznie. Co Cię najbardziej motywuje w Twojej pracy? Czy są to inspirujące rozmowy z klientami, pochwały motywujące, a może konsekwencja i systematyczne działanie? Co jest niezwykle ważne, aby nie dawać sobie taryfy ulgowej w biznesie, którym sama zarządzasz? No nie daję sobie taryfy ulgowej, to jest faktem. Jestem konsekwentna, jeśli chodzi o siebie, natomiast do dzieci absolutnie swoich nie jestem konsekwentna. Że na drodze do sukcesu ogranicza nas jedynie nasza wyobraźnia. Zatem powiedz nam proszę, czy jest coś, co wykracza poza Twoją strefę komfortu? Coś szalonego, co kreuje Twoja wyobraźnia, a rozsądek mówi, nie ma mowy. Często tak jest i muszę powiedzieć, że bardzo z tym walczyłam na początku, ale rzeczy, które są dla mnie nieosiągalne, wydaje mi się, że mogę spróbować. Tak było właśnie z rozpoczęciem. To wymaga na pewno dużo cierpliwości i dużo czasu. Ale uważam, że każdy z nas może wydobyć z siebie jakieś dzieło twórcze. Zawsze każda z tych osób mówi do mnie: świetnie, Kasiu, że z Tobą porozmawiałam, od razu się lepiej czuję. Ja lubię z Tobą rozmawiać, bo po Twojej rozmowie czuję się świetnie. No to ja się cieszę, że mogę przynajmniej w ten sposób